cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Patryk, a to kolejny odcinek Rolnictwa w Pigułce. Postanowiłem w końcu Wam nagrać odcinek z kukurydzy, już kosimy jakiś czas. W jednym gospodarstwie szczególnie jest duża hodowla drobiu, kukurydza sucha jest bardzo mokra i gospodarz postanowił, że mimo tego, że ta kukurydza nie jest jeszcze może w 100% dobra do koszenia, jeżeli chodzi o wilgotność, to woli ją ściąć, wysuszyć i karmić swoją paszą, a nie kupować kukurydzę za ponad 90 zł, bo takie ceny na porcie niedawno jeszcze były, teraz nie wiem jak to wygląda. Mamy dzisiaj 5 października, koszenie zaczęliśmy chyba około 15 września, jakieś pojedyncze pola, na ten moment już kilkadziesiąt hektarów skosiliśmy, no i powoli sezon zaczyna ruszać, a pełnia sezonu w tym roku to będzie dopiero po 20 października najprawdopodobniej, albo nawet we wrześniu, bo rok bardzo specyficzny, rok po pierwsze bardzo chłodny. Ta suma temperatur efektywnych jest dużo niższa niż w tych dwóch bynajmniej poprzednich latach, co powoduje to, że ta kukurydza dużo wolniej dojrzewa, szczególnie te odmiany późniejsze odmiany flintowskie, to już jest z nimi naprawdę bardzo źle, no ale myślę, że to powoli wszystko dojdzie. Temperatura w tym tygodniu dopisuje, bo około 20 stopni ma być. Także powoli ta wilgotność powinna nam schodzić. O, my już mamy zbiornik. To niedobrze, bo jesteśmy na końcu pola niewyciętego. Będziemy musieli robić nawrotkę w miejscu. A tu jeszcze widzę, że fajne błoto jest. Bardzo fajne. Ogólnie cały czas pada, dopaduje. Osoby, które zasiały do 25 października, września, to zasiały i są zadowolone, wschody są, wszystko jest ok. Natomiast osoby, którym nie udało się zasiać, w tej chwili się robi problem, który rozwiąże się najprawdopodobniej dopiero w tym tygodniu, bo ma być trochę pogody i takie okienko, gdzie ta gleba będzie mogła przeschnąć i powoli coś będzie można myśleć, żeby w końcu zasiać tę oziminę. Kukurydzy ogólnie w tym roku są fajne, zapowiadały się rekordowo, natomiast tych rekordów nie ma i na pewno ich nie będzie w tym kluczowym momencie, kiedy ta kukurydza potrzebowała tej wody, czyli w sierpniu w tym roku, nie w lipcu jak w latach poprzednich, no bo było chłodno, kiedy wiechowała, kiedy wypełniała kolby, brakło tej wody. Kolby są mniejsze niż by mogły być. Kolby nie są we wszystkich odmianach do końca wypełnione. Ale i tak uważam, że te plony będą na poziomie lepszym niż w tamtym roku, bo tej wody było więcej. Jakoś to się udało nam zawrócić. Zestaw do koszenia kukurydzy znacie, czyli niezawodny fen z przystawką Polimak Drago GT. Przystawka, która ma 4 noże na dwóch przekładniach. 2 noże kręcące się w prawo, 2 noże w lewo, dające nam efekt nożyc. Czyli ten materiał jest pocięty bardzo, ale to bardzo dobrze, drobno. Jak spojrzymy na pole przy innych przystawkach i przy tej, pole wygląda bardzo podobnie, bo to nie chodzi o ścięcie tutaj góry. Natomiast jak wejdziemy w to pole i weźmiemy tą masę w rękę, okazuje się, że jest dużo krótsza ta słoma i bardzo dobrze pocięta. No a im lepiej pocięta, to tym łatwiej ją zagospodarować, przemieszać czy przeorać. No i co najważniejsze, potem bakterie wszystkie, które mamy w glebie, mają dużo łatwiej, żeby tą słomę rozłożyć i zmienić na próchnicę i wszelkie składniki, czy to potas, którego jest tutaj bardzo dużo, azot, fosfor, czy inne mikroelementy. Kosimy w okolicach 6 km na godzinę, także tak na spokojnie. Chcemy, żeby to było dość dobrze pocięte. Ciekawy jestem, jaka tu jest odmiana, bo wydaje mi się, że w końcu koszę u tego gospodarza swoje odmiany, czyli odmiany pionierowskie, bo takie ziarno bardziej dentowskie. Zaraz może, bo gospodarza jeszcze nie ma, przejdę się do zbiornika, bo już jest prawie pełno i zobaczę, co w tym zbiorniku dokładnie jest.
bo na poprzednich polach było słabiej, tutaj już widzę, że ten klon jest lepszy. O, już zaczyna trąbić, czyli jest zbiornik pełniutki. Może jakoś się do końca dowleczemy. W tym roku te żniwa się naprawdę opóźniły. W tamtym roku, nie, dwa lata temu o tej porze to już było dawno po żniwach. W tamtym roku o tej porze była pełnia żniw. W tym roku mamy początek, no jeszcze nie początek, bo jeszcze, znaczy jest początek, ale taki początek początków. Takie koszenie zacznie się pod koniec tego tygodnia, myślę, na 100%. Wam, że po tych deszczach, tutaj chyba spadło jeszcze więcej deszczu niż, mam nadzieję, że ta kamerka jest dobrze ustawiona, nie mam czasu patrzeć. Powiem wam, że jest naprawdę dość mokro, błoto, trzeba miejscami omijać. Kukurydza tej spinie najgorzej, bo myślę, że w okolicach dziewiątki, dziesiątki. Tu jest gleba słaba, nawet bardzo słaba, gospodarz mówił. Także trzeba się cieszyć z tego co jest. Takie ogłoszenie dla was. Nie wiem kto, nie wiem dlaczego, ale ktoś zgłosił mnie w takim konkursie, plebiscycie na rolnika roku. Jest tam moja kandydatura, nie wiedziałem się kto mnie zgłosił, bo to ktoś po prostu zrobił przez formularz zgłoszeniowy w internecie. No i nie mam możliwości dowiedzieć się kto to był. Jest mi bardzo miło, że ktoś coś takiego poczynił. No i teraz ode mnie dla was taka prośba, jak możecie, skoro ktoś mnie zgłosił i można coś wygrać, to fajnie by było to zrobić. I mam nadzieję, że dzięki wam ta siła tutaj przekazu i takiego dźwięku jest, myślę, że duża, a w tej chwili największa, no bo w internecie wszystko teraz się dzieje, tym bardziej w czasie pandemii. To taka mała prośba, jakbyście mogli zagłosować, będę bardzo wdzięczny. Może uda się coś wygrać, przejść do kolejnego etapu, bo pierwszy etap to chyba jest etap powiatowy bądź wojewódzki, nie orientuję się zbytnio. Gdyby się udało, będzie super, także jeżeli możecie, głosujcie, to może zostanę rolnikiem roku, nie wiedzieć czemu, ale może się uda. Tutaj mamy trochę ominięte, jak widzicie. O kurde, za daleko. Ale może czekajcie, może teraz mamy pusty zbiornik. To spróbujemy tutaj wjechać powoli po skosie. Właśnie tak. I na obrotach to zrobić. Nie dość, że zwierzyna pogniotła. To jeszcze zobaczcie, jakie tu jest bagno, woda stoi na wierzchu. Mam nadzieję, że przejadę. Tu jest to pole dziwne, bo jest niby bardzo mokro, z wierzchu tak to wygląda. No i jest mokro, bo kombaj cały czas czuć, że lgnie. Ale przejechać się udaje. Nie wiem, czy tu widzicie, czy nie widzicie. Na wierzchu błoto. Ale jechać idzie, to najważniejsze. Boję się zakopać tym kombajnem, jeszcze nigdy mi się to nie udało i mam nadzieję, że mi się to nie uda. Ale na tym polu, szczególnie na polu, jakiego nie znacie, łatwo się zakopać, bo jest jakaś kurzawka, coś, nie wiesz, że tam nawet możesz wpaść, wpadasz i jest koniec. Od tej strony. Nadałem znowu deszcz. Jednak dzisiaj miało być ładnie, ale jednak jakaś burza podobno może przyjść. I gospodarz szczerze, bo chce z jednej strony jakoś to pole zakończyć, żeby mógł sobie dalej uprawiać, bo tu ma być zboże. W tym roku w wielu przypadkach, ale to naprawdę wielu, osoby sobie zaplanowały, że po kukurydze będzie zboże.
a tu niestety chyba będzie w wielu przypadkach ząb, bo będzie ciężko to zrobić. Poczekajcie, muszę wysłać mojemu bratu kontakt do nasion Wronkowski, bo jeszcze ktoś coś chce zamówić i trzeba się dowiedzieć, czy te nasiona są. Dobra. I działamy dalej. Powiem wam, że naprawdę jazda kombajnem to jest to, co bardzo lubię. Chyba to jest najlepsze zajęcie w polu dla mnie. Niektórzy kochają orkę, czy inne rzeczy, czy siewy. Dla mnie nie ma nic lepszego niż koszenie kombajnem, a szczególnie właśnie kukurydy. Jak jedziesz sobie w wrzątku, dla mnie to jest super robota. Wiadomo, że w ciągu sezonu, jak się zrobi kilkaset tych hektarów, powoli się nudzi, ale zawsze się czeka na ten sezon, na początku żniwny zbożowy, potem kukurydziany, żeby tym kombajnem pojeździć. Od dzieciaka tak miałem, że lubiłem tym kombajnem jeździć. W wieku 13-14 lat już się jeździło bizonem, w wieku 16 lat miałem pierwszy swój samodzielny sezon, zrobiłem prawo jazdy kategorii B, oczywiście, dodatkowo uprawnienia na kombajn i w wieku 16 lat pierwszy sezon bizonem już na polach byłem. Pamiętam, że to nie był łatwy sezon, zrobiłem wtedy około 120-130 godzin, także wyobraźcie sobie, jaki człowiek był wymęczony po tym bizonie. Podziwiam te osoby, które kiedyś tymi bizonami tyle robiły, bo to nie jest maszyna na te plony, to są teraz i te areały. Kiedyś, jak były małe gospodarstwa, też było trochę inaczej. Zrobiło się, bo się zrobiło, nie powiem, bo bizon robotę zrobił. Dużo wolniej, bez komfortu, ale zrobił, do tego był. No ale bizon to bizon, tam zawsze coś się stać musiało. No a teraz dzięki tym nowym maszynom mamy dużo, dużo łatwiej, dużo prościej, no i trochę komfortu. Bo w tym życiu też to, że jesteśmy rolnikami, nie znaczy, że mamy cały czas tyrać, a powinno się robić tak i tak pracować, żeby było nas stać na maszyny nowe i wygodne i z biegiem czasu, żebyśmy mogli sobie pozwolić na ich wymianę. Tak jak kiedyś bizon był rarytasem, tak teraz bizon odchodzi i trzeba iść w nowe technologie. Sam to widzę po sobie, że mam ten kombajn, jakbym kupował następny, to na pewno już bym wziął i nawigację, i system pomiaru plonu, tak żeby sobie jeszcze bardziej to usprawnić. Oczywiście nie narzekam, bo tym już się robi naprawdę bardzo dobrze, ale jeżeli może być jeszcze lepiej, to czemu nie? Słuchajcie, tu mam linię, wyjdę, spojrzę się, zatrzyma na chwilę, najwyżej kombajn przejdzie. Na tej linii trzeba naprawdę uważać, bo było już kilka przypadków, że kombajnami linie były pościągane, a ja bym nie chciał, żeby mój kombajn ściągał linię. Mam kamerę cofania od tego roku, ale jakaś kukurydza mi się zawiesiła na niej. No i gdzieś słabo widzę. No ale jakoś wykosimy. Jedziemy od tej samej strony. Wykosimy tam. Trafiliśmy ładnie. Tutaj kukurydza, zobaczcie, naprawdę sypie. Przejechaliśmy trochę i już jest. Trzeba go trochę chyba rozkręcić na mocarni, bo trochę za dużo sieczki się robi. No, jak nie patrzę, to od razu
kukurydza ładna, bardzo ładna nawet. Przy takiej kukurydzy jedziemy około 5-4, 5-3 na godzinę. Czyli wydajność około 2 hektarów na godzinę, dająca nam około 20, może 22, 3 ton wydajności, jeżeli chodzi o ziarno. Co już jest dobrym wynikiem. Tyle, że my tego wyniku pewnie nie osiągniemy, no bo musimy dojechać, musimy wysypać. Jeżeli byśmy to robili w locie, myślę, że jak najbardziej moce przerobowe tego kombajnu by nam na to pozwoliły. Sezon kukurydziany się zaczyna. Za chwilę też zaczynamy sprzedaż nasion. Jeszcze nie podbierane, a już sprzedajemy. No ale tak co roku jest, że najlepsze oferty na nasiona kukurydzy to właśnie październik, listopad, no i grudzień do świąt. Po nowym roku najczęściej to się wszystko już kończy, a najlepiej jest do końca listopada. Także już też powoli to przygotowujemy w tym kierunku i po 20 ruszamy w teren, żeby znowu nasiona sprzedawać. W tym roku, po tamtym pierwszym sezonie, gdzie zaczynaliśmy z przygodę z pionierem i wbijaliśmy się, że tak powiem, do gospodarstw, myślę, że w tym roku będzie dużo, dużo łatwiej. Rolnicy poznali te odmiany, sprawdziły się, bądź się sprawdzą, bo jeszcze dużo nie jest skoszonych, ale wyglądają naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. I mam nadzieję, że będą sypać jak najlepiej rolnikom i będą zbierać z nich jak najwyższe plony, bo wszystko się na to składa, żeby na końcu zostało jak najwięcej pieniążków. Wtedy warto dołożyć do odmiany, warto dołożyć do technologii, jak z tego zostanie nam więcej na końcu w portfelu. Ja to często o tym powtarzam, no ale o to w tym wszystkim niestety chodzi. Pieniądz rządzi światem. A co to dalej będzie? Pandemia szaleje, coraz więcej przypadków. No i zobaczymy, jak to dalej będzie, żeby nie było tak, że nie będziemy mogli jeździć i sprzedawać. Będzie sprzedaż telefoniczna, a wszystko jest możliwe. Kukurydzę tutaj naprawdę ma gospodarz ładną, a jest tu słaba gleba. No widać to, że to jest taki piasek, szczyr, ale kukurydza jest fajna. Kolba na kolbie. Lubię jakoś taką kukurydzę, jak kukurydza jest równa, ładna, można jechać dość szybko, wydajnie, a kombajn najlepiej docina. Najgorzej kombajn docina najbardziej jeldowskie kukurydze, bo one są strasznie zdrewniałe, poprzewracane, niskie, przystawka tego nie może złapać, a taka kukurydza, no spójrzcie tutaj, jak jest docięta, to po prostu idealnie. Także nie jest tak, że im większa kukurydza, tym gorzej dla kombajnu, dla przystawki, no na pewno może ma, na pewno ma trochę ciężej. Ale jeżeli chodzi o taki efekt docięcia, najlepsze jak jest taka równa kukurydza, lekko zielonkawa, nie do końca zdrewniała, wtedy przystawka może się popisać w 100%. Tak jak robi to tutaj, myślę, bo jest naprawdę super. Jestem ogólnie z tej przystawki bardzo zadowolony. Trochę bolało przy zakupie, nie powiem, i było to było największe ale do tej przystawki. Ale postanowiłem, że jeżeli się nastawiam na te usługi, chcę robić dobre usługi, chcę wydajnie pracować tym kombajnem, czyli chcę osiągać trochę większe szybkości, czyli te 6, 7, czasami 8 km na godzinę i chcę dobrze dociąć, to spójrzcie sobie, jak tu jest docięte. No po prostu jest sieczka. To warto dołożyć te kilkadziesiąt tysięcy, bo to było chyba 30 tysięcy względem zwykłej przystawki. Bo to zwróci się i to myślę, że w ciągu jednego sezonu tamtego mi się zwróciło to, że mogłem szybciej jeździć, średnio pewnie o kilometr, półtora na godzinę względem przystawki takiej zwykłej. No i co najważniejsze, klienci widząc, jak ta przystawka pracuje i jaką pracę wykonuje na polu, wracają i jeżeli mieli inny kombaj, ja częściowo kosiłem, nie chcieli już kombajnu z inną przystawką. Woleli poczekać nawet troszkę więcej czasu na mnie, bo nie ukrywam, że tej roboty jest dużo, ale żebym to ja tą przystawką, tą robotę u nich na polu zrobił. Także jest to maszyna, którą mogę naprawdę, naprawdę polecić. A i mój zielony bizon też sobie daje radę. Ogólnie właśnie ta historia z tym bizonem, może wam opowiem tak na szybko, bo ja zawsze mówię bizon i każdemu mówię, że jeżdżę bizonem, zielonym bizonem,
Jesteśmy sobie kiedyś, to był pierwszy sezon jak miałem kombajn, pierwszy sezon taki zbożowy, bo pierwszy sezon u mnie to była kukurydza, bo kupiłem go 2 lata temu na kukurydzę. Teraz już trzeci raz kosi kukurydzę ten kombajn u mnie. No i stoimy sobie na polu, wtedy akurat walnął mi siłownik od zamykania zbiornika. Po prostu wyleciał do środka, to zagięcie puściło. No i tam to rozbieraliśmy, no i podjechał taki pan starszy. I tak się, tak, coś tak siedzieliśmy, gadaliśmy. Podchodzi do nas i pyta: ej chłopaki, a ten kombajn to jest Bizon? Ja mówię: pan co? No tak, Bizon, tylko taka wersja eksportowa, na zielono pomalowana. A eksportowa, no właśnie widziałem, że to trochę inny taki ten Bizon. I od tamtej pory Fendt został Bizonem zielonym. Ja tamtego pana nie uświadamiałem, że to jest Fendt, mimo tego, że były naklejki widoczne. No i tak, Fendt został Bizonem. Waga, bo ona waży około 3 ton. Z tyłu mamy obciążniki około tony. W tym roku nie naleliśmy jeszcze wody, ale myślę, że ta woda by się też jeszcze przydała, no bo przeważa ten kombajn. No i cały przód, całe zawieszenie dostaje strasznie po dupie. Po tamtym roku, po kukurydze, popękały śruby od zawieszenia, od mocowania w śramie. W tym roku musieliśmy to trochę przerobić, wzmocnić, dać mocniejsze śruby, grubsze, rozwiercić otwory i mam nadzieję, że na ten sezon to wytrzyma.